Witamy, witamy w drugim odcinku Rozmów na Wynos. No i powiem, że gościnią. Zwracasz na to uwagę? Zaczęłam. Mhm. Nie jest to dla mnie naturalne, ale zaczęłam i wspieram. Mhm. Także tak, A gdybym powiedział gość, to byś mnie poprawiła? Nie. Mhm. Jest wielu ludzi, którzy też bardzo tego nie lubi i się oburza, na przykład jak mamy w radiu programy, to dosyć często ludzie się wściekają o wersję gościni. Myślę, że jakby mi na tym zależało, to bym ci powiedziała wcześniej, że, mhm. że na przykład bardzo mi na tym zależy i mamy takich, no bo ja też pracuję w mediach, więc często już spotykamy się coraz częściej, spotykamy się z kobietami, które po prostu bardzo jasno to komunikują. Mamy też bardzo często kobiety, które sobie tego nie życzą, więc w tym sensie uważam, że jesteśmy diversity. Okej, okay, tak? Czyli w obie strony działa teraz, ale my żeśmy zdecydowali, że będziesz gościnią, więc jeszcze raz witamy bardzo serdecznie. Gościnią Rozmów na Wynos jest Olga Korolec i teraz jest trudne. Dyrektor do spraw marketingu i zrównoważonego rozwoju, to jest pierwsza część i teraz drugie trudne, Riniel Axel Springer. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. A ty potrafisz to powiedzieć płynnie wszystko? A jeszcze w wersji może być taki angielski w ogóle, wiesz, cały tytuł. Tak? No tak. Wtedy... CMO, więc skróty są łatwiejsze. Nie, mamy taką zabawę u nas w firmie, kto poprawnie wypowie Rinier. Ja nie umiem po francusku, bo to jest francuskie nazwisko, więc powinno być po francusku, a potem bardziej po niemiecku. Axel Springer. Więc... Rinier, Axel Springer. No, trudne. Nie, no poćwiczymy, dobra, poćwiczymy. Dobrze. Widzę, że umiem poćwiczyć. Dobra. To jak jesteśmy przy trudnych słowach, to właśnie na początek też tradycyjnie chciałem cię o to spytać w Rozmowach na Wynos. Słowo właśnie z naszego żargonu, które cię wybitnie irytuje albo śmieszy. Myślę, że jest tak trochę żenujące ostatnio taki akronim ESG. Jezus Maria, nie znam. No właśnie. I ty jesteś w takiej mniejszości, który mówi nie znam, a bardzo dużo osób go używa, mimo że nie zna. I ja to sprawdziłam już naprawdę na dosyć dużej próbie, że używają, nie wiedzą, że to, bo to jest taki trend właśnie teraz w bardzo wielu firmach. Tym bardziej, że właśnie to związane jest ze zrównoważonym rozwojem. Są to literki, które odpowiadają właśnie za... E za środowisko, S za społeczną odpowiedzialność firmy i G za governance, czyli ład korporacyjny. Nawet na tegorocznym EFI była cała kategoria z tym związana. I właśnie na tym EFI sprawdzałam na bardzo wielu osobach, które pytały się mnie, że tak powiem, jakie nagrody tam będziemy wręczać. Mówiłam, że w ESG. I mówiły tak, że one też tam działają, po czym pytałam, żeby doprecyzować, to się okazywało, że no niestety nie wiemy. Trochę nawiązując do tego, to też myślę, że taką bardzo dla mnie żenującą sytuacją była taka sytuacja, której ja doświadczyłam chyba ze 2 tygodnie temu. Byłam na konferencji w Lizbonie, największej konferencji technologicznej Web Summit. Ponad 70 tysięcy osób i na głównej scenie był przedstawiciel wysokiej rangi chińskiego koncernu odzieżowego. Myślałam, że nazywa się Shine, ale ten pan powiedział, że firma się nazywa Shein. Jest to firma odzieżowa, która właśnie na tej scenie opowiadała, jak bardzo zrównoważoną firmą jest. No bo wiemy, że teraz wszystkie firmy muszą być zrównoważone. No i jest zrównoważone dzięki technologii, bo ma taki specjalny, że tak powiem, technologię, która umożliwia im produkowanie tylko takiej ilości, która rzeczywiście ma szansę się sprzedać. W związku z tym dzięki zaawansowanej technologii ogranicza odpady, które wiemy, że tak powiem, w branży modowej są problematyczne. Mówienie o sobie, że się jest firmą zrównoważoną w momencie, w którym w ciągu roku produkuje się 1 300 000 wzorów. Dla porównania, bo sprawdzałam to, Zara na rynek wdraża 35 tysięcy, tak? Oni wdrażają 1 300 000 i mają czelność stanąć na głównej scenie i opowiadać o sobie jako o firmie zrównoważonej. Z tego, co kojarzę, to jest jakiś w ogóle gigant. To jest gigant i to niestety jest gigant, który a propos tego, że może różne badania nam mówią, że ludzie bardzo pragną zrównoważonego świata, chyba jednak bardziej jeszcze pragną taniej i nowej bluzeczki za 15 zł. I rzeczywiście dla mnie to są takie rzeczy, które... Nie wiem, czy są żenujące, według mnie są mega szkodliwe i też myślę, że szczególnie, bo to jest taka marka totalnie popularna wśród młodych ludzi, więc
ona kreuje złe nawyki, mhm. jest no, zaprzeczeniem, po prostu jest tym, co właśnie taki... No firma może zrobić, żeby psuć, że tak powiem, ten zrównoważony świat. Wrócimy do tego jeszcze, bo myślę, że ten paradoks, o którym mówisz, branża, w której jesteśmy, marketing i jednocześnie ten postulat, dążenie do tego, żeby być w zgodzie z zrównoważonym rozwojem, to jest jakieś napięcie, no, które chciałbym jeszcze z tobą przedyskutować, ale zanim to nastąpi, to ja pamiętam bardzo dawno temu Marcin Mroszczak, którego wspólnie znamy i pewnie podziwiamy, dawno temu nagle na jakimś spotkaniu powiedział nie wiem. Tak jak ty zwróciłeś uwagę na to, że ja powiedziałem nie wiem, co to za skrót. Wtedy dla mnie to było szokujące, a dzisiaj myślę sobie, że to jest jedna z tych cnót, które warto w sobie rozbudowywać, znaczy umieć powiedzieć nie wiem, jak to oceniasz. No, w pełni się zgadzam, mhm. I też pamiętam, jak kiedyś pracowałam w kompanii piwowarskiej i tam była jakaś wymiana prezesa i tak było jakieś takie wielkie spotkanie ze sprzedażą i każdy oczekiwał, że ten prezes coś stanie mhm. i zacznie do nas mówić. A on powiedział, nie, przepraszam, ja się nie wypowiem teraz, bo ja potrzebuję jeszcze ze 2-3 miesiące, mhm. żeby się zorientować. No mhm. i wszyscy tak. I wtedy zobaczyłam, że to taki raczej był... szacun, mm-hmm, tak, mm-hmm. Że tak powiem, że ludzie doceniają, że ktoś może mm-hmm. chce się z czymś zapoznać, mm-hmm. poznać firmę, wyrobić sobie zdanie, mm-hmm. a niekoniecznie po prostu pierwszego dnia już musi wiedzieć wszystko, mm-hmm. więc, ale to na pewno wymaga dojrzałości, pewności mm-hmm. siebie, braku kompleksów. Ja myślę, mm-hmm. że to dużo jest o kompleksach. Tak, o to cię chciałem spytać, bo ta część, nie wiem czy wiesz, ale jest o tobie, ta część rozmowy i właśnie o to cię chciałem na koniec spytać. Czy te rzeczy, o których mówimy, umieć powiedzieć, nie wiem, oddać część władzy zespołowi, nie rzucać się na główkę od razu w jednym kierunku i tak dalej, i tak dalej. To czy to są rzeczy, których twoim zdaniem się nabywa, dlatego że nasza branża się rozwija, jesteśmy merytorycznie coraz bardziej kompetentni, czy to jest kwestia po prostu wieku i tego, że człowiek właśnie staje się doroślejszy, więc bardziej dojrzały? Czy to jest o branży, czy to jest o ludziach? Myślę, że to jest o ludziach, myślę, że to jest jednak o dojrzałości. Myślę, że to jest o dużym, o szczęściu, które się trzeba mieć w życiu, mhm. żeby spotkać osoby, które dają ci taką przestrzeń mhm. i jakby na takim pozytywnym wzmocnieniu, czyli że jak, jeżeli ja mogłam powiedzieć, nie wiem, do mojego szefa, słuchaj, nie wiem mhm. I jakby i on mówił, okej, mhm. każdy może nie wiedzieć, wiesz, zastanówmy się razem albo, że tak powiem, poszukajmy wspólnie rozwiązania, no to wtedy człowiek wie, że tak też można, tak? Mhm. Ja też na przykład zawsze wiedziałam, że mam bardziej taki profil projektowy, dowożenia mhm. I musiałam dużo pracy włożyć i jakby w ogóle nie przychodzi mi to bardzo naturalnie, praca zespołowa, myślenia o ludziach, tak? No bo zawsze jakieś takie miałam przez wiele, wiele lat zadania po prostu do wykonania, więc myślę, że to też jest no, taka samoświadomość i potem mhm. trochę ja miałam taki sposób, żeby otaczać się ludźmi, którzy w tym są lepsi niż ja, mhm. tak? Więc żeby się po prostu od nich uczyć, mhm. nawet w ramach własnego zespołu, żeby mhm. zatrudniać takie osoby, żeby szukać takich osób, które potrafią, no bo po prostu nikt nie będzie, że tak powiem, ekspertem od wszystkiego, więc ja bardziej jestem już tak trochę nie staram się pracować nad takimi dużymi jakimiś słabościami, które mam, tylko raczej znaleźć jakąś taką, no nie wiem jak to nazwać, no wyjście z takiej sytuacji, na przykład znaleźć partnera zewnętrznego, mhm. kogoś wewnątrz, kto będzie takie, że mhm. tak powiem, jakieś braki czy moje, czy organizacji uzupełniał, tak? No dobrze, słuchaj, mamy jakiś pomysł czy obraz branży mhm. i obraz ciebie w tej branży, to teraz zrobimy taki krok w stronę twojej marki, bo tak się składa, że współtworzysz jeden z największych w ogóle koncernów mediowych w tej chwili w Polsce i jak zajrzałem na waszą stronę, to tam jest napisane We Empower Free Decisions i rozumiem, że to jest jakiś rodzaj misji, który sobie stawiacie przed wszystkimi swoimi mediami. No tylko jest oczywiście pytanie, co to znaczy? To znaczy rzeczywiście, jaki w takim razie cel wyznaczacie sobie albo jaką rolę w życiu waszych konsumentów? Co to znaczy w praktyce? Znaczy my mamy tak, media, bo może kontekst jest dosyć ważny. My mamy media i digitalowe i drukowane, tak? Mhm. Mamy i Onet, który jest jednym z pierwszym źródłem informacji w digitalu dla Polaków, więc naprawdę milionowe zasięgi, milionowa, że tak powiem,
ilość osób, które szuka tam wiadomości i informacji każdego dnia, ale mamy też Newsweeka, Autoświaty, Komputer Świat, dużo różnych specjalistycznych rzeczy, Forbesa, więc jakby to spektrum jest szerokie i ta misja o tym, o tych wspieraniu niezależnych decyzji jest przyszła, że tak ona jest wspólna dla całej naszej grupy i w Polsce i na innych rynkach. I ja nie ukrywam, że jak ja ją zobaczyłam po raz pierwszy, to miałam wątpliwość, czy ja się z nią identyfikuję, bo nie ukrywam, że to free mnie trochę, trochę nie wiedziałam, czy to na pewno jest tak, że jakoś tak postrzegałam naszą firmę, że my nie jesteśmy o tak, że to przecież to nie są, że każde decyzje można, że przecież my trochę, że to powinno być na przykład good decisions, tak, że to są, że jednak my chcemy mieć wpływ, tak, i że my jednak, że tak powiem, pomagamy zrozumieć ten świat i trochę nazywać rzeczy, które są dobre, złe. Góra, dół, tak. No i potem, i mieliśmy dużo dyskusji i ja się trochę przekonałam co do tego, że to free jest co do zasady mocniejszą koncepcją. Ona jest, bo my jesteśmy firmą dziennikarską i coś, co myślę, że jest rzadkością, ona jest założona przez dziennikarzy. Tak? I pan Rinier, i pan Axel, i pan Springer to byli dziennikarze i to dziennikarskie DNA jest totalnie mocne. U nas niezależność dziennikarska jest po prostu świętością. Tak? Redaktorzy naczelni raportują bezpośrednio do prezesa. Ja mogę być szefem marketingu, może mi się coś nie podobać, może się nie podobać artykuł, może, że tak powiem, szef sprzedaży może mówić, że nie możemy krytykować, nie wiem, jakiegoś klienta. Nie mamy prawa zwrócić się do redakcji z jakimkolwiek, że tak powiem, postulatem czy komentarzem. Więc jeżeli się tak do tego podejdzie, że ta niezależność jest świętością, no to jest o tych niezależnych wyborach. Niezależnych wyborach właśnie redaktora, który ma prawo napisać to, co uważa, bez, że tak powiem, właśnie jakiejś linii, która będzie mówiła, co wolno, czego nie wolno. Ale to wiesz, trochę tak brzmi, jak rozumiem, wiesz, to cały czas jestem przywoływany nieśmiertelny przykład BBC, tej marki, która jest właśnie niezależna i opisuje świat. W tej waszej misji też rozumiem, tak to można rozumieć, my ci przedstawimy fakty, a ty już sobie sam zdecyduj. Ale my jesteśmy w świecie, który jest totalnie spolaryzowany. Właśnie nie ma tej przestrzeni, tak mi się wydaje, trudno znaleźć tą przestrzeń obiektywnego opisu, tylko jest wersja A i wersja B, to gdzie wy się w tym mieścicie, skoro właśnie, wiesz, możemy mieć dowolne wydarzenie dzisiaj w Polsce i natychmiast znajdziemy dwie wykluczające się interpretacje czegoś, co wydawałoby się, że jest faktem. Znaczy, wydaje mi się, że nie istnieje coś takiego jak obiektywne dziennikarstwo, mówiąc bardzo, bardzo wprost, bo już sama selekcja newsa i to, czy ja o czymś powiem, czy nie, już, że tak powiem, jest jakimś wyborem. Tak. W związku z tym już nawet przemilczenie czegoś lub czegoś, zaraportowanie już jest jakimś wyborem i już o czymś świadczy, już jest jakimś przekazem. W związku z tym bardzo trudno to robić. To, co uważam, można robić, to jest starać się trzymać, to jest, że tak powiem, taka polityka, która obowiązuje u nas w firmie, starać się jednak oddzielać fakty od opinii, tak? I powiedzieć, to się wydarzyło, a to jest nasza opinia. To się wydarzyło, tak my to komentujemy. I warto pokazywać komentarze i opinie różnych stron, tak? Okay. Więc my to chcemy robicie? Być jednak... Powiedziałabyś o sobie, że pokazujecie opinie różnych stron? No my się bardzo staramy. Mamy oczywiście różne tytuły i w różnych tytułach różnie to wygląda, no bo mamy tytuły, które po prostu bardzo mają jasny, że tak powiem, jakiś światopogląd i pewnie są bardziej jemu wierne, ale szczególnie w Onecie, bo myślę, że to jest coś takiego, gdzie tego staramy się pilnować, żeby jednak tej polaryzacji nie było, żeby nie antagonizować, żeby jednak być, że to bycie pierwszym źródłem informacji i najbardziej zaufanym medium w Polsce, no nie bierze się znikąd. Jednak my staramy się, żeby to było wyważone, żeby te informacje były jak najbardziej wiarygodne, zawsze sprawdzone, tak? No bo to jest, że tak powiem, zawsze w procesie walka, żeby nie powielać fake newsów, żeby ta jakość tam zawsze się pojawiała. Czy to wychodzi? Myślę, że czasami bardziej, czasami mniej, no bo zawsze jest czynnik ludzki i potem jest świat na zewnątrz i potem osobiste jakieś przekonania osób, które tam są, jakaś jednak
niezgoda na różne rzeczy. I myślę, że my, to nie jest tak, że udaje nam się w pełni, znaczy to też my tacy nie jesteśmy, że jesteśmy w stanie po prostu zaraportować wszystko i zostawić ludzi z tym. Myślę, że to chodzi bardziej o wartości. W coś wierzymy, mamy jakieś rzeczy, które i gdzieś wierzymy w jakiś, i pewnie ja w tej drugiej roli zrównoważonego szefa od zrównoważonego rozwoju, przy bliskiej współpracy, nie wiem, z ONZ-em, z agendą 17 celów zrównoważonego rozwoju, no to tam jednak są kierunki, tak? Jest powiedziane, jak wygląda wiara w jakiś świat, który może wyglądać lepiej, tak? Więc no ta jednak akcja, którą niedawno mieliście nagrodzoną, 107 lat, jest też, rozumiem, opowiedzeniem się za pewną wersją rzeczywistości. Dokładnie, tak, więc to nie jest tak, że ach, są takie domy, w których panie bardzo lubią, że tak powiem, robić pranie i tam nie chcą chodzić do pracy, jest okej. Może tak być, tak, ale jak czujemy, że są jakieś dysproporcje, że są jakieś problemy społeczne, które są nazwane, no to jednak my zabieramy stanowisko. Więc na pewno w tych kwestiach społecznych myślę, że to no nie wiem, czy to można nazywać obiektywizmem. No to ja tam już nie mówię we empower free decisions, to my mamy taki, nazywamy to voice for good, tak, czyli my mówimy, docieramy do milionów osób, mamy media, mamy setki czytelników, użytkowników, ale też firm, z którymi współpracujemy i mamy świadomość tego, że mamy wpływ. No i teraz chcemy ten wpływ wykorzystać do zrobienia dobrych rzeczy. No i teraz, żeby nie było, że to się wydaje mi, bo właśnie a propos pokory, a propos partners, no to bierzemy ekspertów, którzy, że tak powiem, trochę lepiej rozumieją mechanizmy, które światem rządzą i gdzie ta poprawa jest potrzebna, więc trochę, że tak powiem, dostajemy, konsultujemy, gdzie tam, co to znaczy, że tak powiem, co to znaczy good i staramy się wtedy, że tak powiem, ten wpływ w tym kierunku mieć. Więc czy to jest takie zupełnie free? Nie wiem, ja tak sobie zrobiłam inną inicjatywę, Voice for Good, tam free decisions na górze, ale u mnie jest Voice for Good. Okay. No też mam takie wrażenie, że właśnie raczej pod tym drugim hasłem łatwiej byłoby mi was interpretować. Wspomniałeś o Onecie. Gigantyczna marka, tak jak powiedziałeś, z gigantycznymi zasięgami, z gigantycznym wpływem, no ale też wyobrażam sobie, że marka, która wymaga nieustającego wymyślania się na nowo, bo jesteście w takim środowisku, które ewoluuje z dnia na dzień. Dawno, dawno temu portal horyzontalny to miała być konkurencja dla prasy, dawno temu. Był taki moment, w którym chyba też myśleliście, że będziecie telewizją, co w sumie też trochę było szalonym chyba jednak przedsięwzięciem, a dzisiaj po przyszłość czegoś tak wielkiego jak Onet, w którą stronę zmierza? Co, myślę, że udało nam się złapać jakiś taki dosyć stabilną wizję tego, gdzie my chcemy podążać i jak widzimy nasze szanse, żeby być ważnym graczem na rynku, dalej mieć wpływ, tak? No bo o tym wpływie to jest, czyli docierać dalej do jednak milionów ludzi i dalej, no właśnie, żeby realizować tą misję, to dostarczać im wiarygodne, sprawdzone, rzetelne informacje. I naszym takim przepisem na sukces jest połączenie jakby dwóch światów, świata platform i z tych światów bierzemy technologie, rozwiązania, newsfeedy, sposób podawania, nie wiem, emotki, żebyś mógł, czy wszystko to, co ludzie pokochali w socialach, staramy się wlać do Onetu, czyli masz doświadczenie takie, jak masz na platformach. Czyli dzisiaj inspiracją dla formy jest social media? Tak, tak. Nie ma co, że tak powiem, myślę, ścigać się z przyzwyczajeniami ludzi, tak? Ludzie wybrali, należy się temu przyjrzeć i ukraść z godnością to, co się sprawdza, to, co ma dla nas sens. A dla nas ma sens to, żeby dostarczać angażujące treści, ale, i to jest to, co nas bardzo wyróżnia, to, że u nas jest ten content, my to nazywamy trusted content platform, tak? Czyli po prostu u nas każda informacja, która się na Onecie pojawia, jest informacją sprawdzoną, tak? W przeciwieństwie do platform, tak? Które nie mają żadnych redaktorów, żadnych filtrów, jakieś algorytmy coś starają się zrobić, ale jednak. Czyli ma być tak wygodnie i miło jak na przykładowym Facebooku, tyle że z gwarancją. Z gwarancją, jakości. Że te treści to są. Tak, i to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, co myślę, że może być niezauważone, że my w ramach tego, że nie tylko ja wierzę w partnerstwa, ale to jest w ogóle taka domena funkcjonowania naszej firmy, na Onecie już dziś
jest, no i teraz nie wiem, kilkuset, ale typu 500, 700 czy już nawet 1000, bo to rośnie lawinowo, partnerów zewnętrznych. Czyli my dajemy przestrzeń innym wydawcom, malutkim firmom, blogerom, nie wiem, ale małym i dużym, nauka o klimacie, tak, jakieś specjalistyczne portale, które tworzą bardzo dobre treści, których my nie mielibyśmy kompetencji, nie mamy takich osób, które są zainteresowane i tak mocno wchodzą w jakieś tematy i one publikują. My się z nimi dzielimy, uważam, że to też jest świetne, dzielimy się z nimi przychodami, czyli po prostu reklamy, które się wyświetlają obok ich treści, połowa przychodów trafia do nich, połowa zostanie u nich, ale dzięki temu my mamy treści, które są, że tak powiem, no agregujemy, czyli trochę to, co robią sociale, czyli można, że tak powiem, znaleźć content bardzo różnorodny. To u nas jest redakcje nasze, onetowe, z innych marek, ale też no kilkuset dostarczycieli jakościowego, dobrego, ciekawych treści, które po prostu można dzisiaj na Onecie też znaleźć. Ale wszystkie, że tak powiem, mają ten wspólny mianownik, że są sprawdzone, że są wiarygodne. I myślę, że to jest no, mega ważne. No. W dzisiejszym świecie to myślę, że to o to trzeba walczyć. Tak? To w takim razie rozumiem, że platformy to jest główny konkurent? To jest to, z czym się ścigacie? Wiesz co, tak, bo tam się ścigamy i o czas, bo na końcu my wszyscy mamy, doba ma 24 godziny, tak? I na czym będziemy spędzać ten czas, to kiedyś może to była telewizja dalej ma się dobrze, dalej ponad 4 godziny, zawsze mnie to dziwi, że po prostu to nic nie spada, cały czas, że tak powiem. Telewizja ma się dobrze, ale no, ten multiscreening jest gigantyczny, no i po prostu, że tak powiem, ilość godzin, które spędzamy na Facebooku, czy no, widziałam ostatnie dane TikToka, szczególnie w młodszych grupach, no to to jest zatrważające. Do tego jeszcze coś dodamy, platformy streamingowe, czas poświęcany na seriale, na coś, no to jest taka walka o uwagę. Tak? Więc ja bym powiedziała, że dzisiaj w tej walce o uwagę, no to tak, no to są głównie platformy socialowe pewnie, które pewnie gdzieś zwyciężają, chociaż nie do końca, bo my mamy badania takie, które pokazują, że ta uwaga tam jest nieskupiona, tak bym powiedziała, więc to jest raczej tak czas niż uwaga. Uwaga jest u nas, a tam jest jakieś takie po prostu scrollowanie bez uwagi, bo my patrzymy, że jednak jak ktoś wejdzie w kategorię newsów, jak ktoś już jest na naszych stronach, to rzeczywiście jest tam z uwagą. Przyszedł, bo chce się czegoś konkretnie dowiedzieć. To jest co innego niż scrollowanie po jakiejś platformie i podglądanie, co tam, że tak powiem, słychać u znajomych, czy coś się wydarzyło, czy ilości też tych reklam, bo też, że tak powiem, głównie to traktujemy dla naszych klientów, gdzie, że tak powiem, tu widzimy dużą różnicę jakby w takiej efektywności dostarczania i docierania z tym przekazem, no bo nie jest sztuką umieścić tą reklamę, tylko żeby jeszcze ktoś ją zauważył. Ale jak mówisz o uważności, o jak rozumiem, jakimś skupieniu, byciu w tu i teraz z jakąś uwagą, no to myślę sobie, że jest, bo mówimy o wyzwaniach, mówiliśmy, że wyzwaniem jest platforma, ale jak sobie myślę, że wyzwaniem jest również sam, powiedziałbym, uzyskanie stanu skupienia, bo jak sobie myślę zwłaszcza o tym, w którą stronę zmierzamy, jak popatrzymy sobie na TikToka, gdzie ten jakby prędkość, ja już nie nadążam, nie ukrywam, to z tym jak sobie radzić, jak patrzysz na młodych, którzy właśnie się przesuwają w jeszcze bardziej taką, no chyba na skórkową jednak, konsumpcję. Nie chcę teraz, broń Boże, tutaj jako wujek mówić, od ci biedni młodzi, tacy nieskupieni, nie o to mi chodzi. Ale jeżeli TikTok jest jakimś punktem odniesienia dzisiaj, no na pewno też w mediach, to jak ty widzisz przyszłość tak gigantycznej marki jak Onet w kontekście tego, jak młodzież się zmienia i jak oni konsumują media? Znaczy, to jest tak, myślę, że to są dwa wątki, bo jeden wątek to jest to, i ja to bardzo, bardzo widzę i ja... Znaczy to przyspieszenie świata i jakby taki, znaczy wszystko dzisiaj się musi dziać natychmiast, tak? Bo to jest i taka prędkość, że tak powiem, z którą się rzeczy wydarzają, tak? Czy to jest ten feed na TikToku, gdzie po prostu te filmiki już są sekundowe, tak? Że jakby co wpływa na nieumiejętność skupienia się i po prostu zobaczenie półtora minutowego spotu już jest problematyczne dla pewnej grupy osób, bo po prostu nie mają bodźca, który by ich, że tak powiem, zachęcał do skupienia. Ale myślę, że w ogóle jesteśmy w takim przyspieszeniu, tak? No to idziemy w kierunku, nie wiem, no ja używam
też apka Lisek, tak? Mhm. Lisek, który dostarczy ci po prostu bułkę, bo zapomniałeś rano w 10 minut. Tak? A wiesz, więc... Olga, co my w tej sytuacji robimy tutaj absolutnie szalonego? No. Prowadzimy rozmowę, która już teraz ma 40 minut, a może mieć nawet godzinę, także rozumiem, że jesteśmy w kontrtrendzie. A, no jesteśmy na pewno. Pytanie, czy ktoś tego będzie słuchał, czy my tak tego gadamy, no a właśnie. Potem, wiesz, no, może trzeba to poprzycinać i zrobić z tego takie, wiesz, esencje. Rozumiem. No, bo to my robimy na Onecie, czyli mamy i myślę, że są takie dwa paterny. Mhm. Jest jedna grupa, która lubi długie formaty, tak? I to są podcasty, które potrafią być dłuższe i godzinne i my mamy ich bardzo dużo. I jest setki tysięcy osób, które znajdują jednak radość, że tak powiem. Pozdrawiamy te osoby. Spokój, pozdrawiamy te osoby, ale jest też druga grupa osób, które, znaczy nawet nie wiem, czy druga, myślę, że to mogą być te same osoby, które w innej sytuacji potrzebują dostać szybką pigułkę, tak? I dlatego my na przykład mamy tak zwane buletowanie, tak? W kropeczkach. Nie masz czasu przeczytać całego artykułu, w trzech buletach możesz się dowiedzieć, co tam będzie dalej. Zainteresuje cię, wieczorem będziesz miał chwilę, żeby przeczytać całość, to sobie przeczytasz. Myślisz, że to wystarczy, żeby złapać młodych? Różne, a nie młodych, to zupełnie. Nie, nie. No to młodzi to myślę, że trochę audio przez formaty, myślę, że tak, bo my w audio widzimy, że mamy podcasty, które u nas się super rozrastają i myślę, że to jest taka rzecz, która trochę tam demografia jest inna niż na portalach, inna niż na w princie na pewno, tak, że podcasty są na pewno takim naszym miejscem, w którym łapiemy się z znacznie młodszą grupą. Myślę, że i to nie jest jakieś wielkie odkrycie, bo wszystkie najważniejsze media na świecie to robią i my też, to jest to, że z tym kontentem wchodzisz tam, gdzie młodzi są, czyli my narzeczonym, Instagramie, Facebookach, TikTokach również jesteśmy, tak? Czyli trochę jest tak, że starasz się wbić z tym jakościowym dziennikarstwem, z tym sprawdzonym, z tym brakiem fejków, starasz się wlać to i tą misję naszą realizować tam, gdzie oni są. Ja mam generalnie takie takie trochę pesymistyczne spojrzenie na to, w którym kierunku to idzie. I zainteresowanie w ogóle newsami versus chęć, że tak powiem, rozrywki, no to te newsy się kurczą i ta informacja i wiedza to jest taki obszar, który według mnie nie jest w takim trendzie, że tak powiem, zwyżkowym. Mi się wydaje, że jednak no właśnie takie szybkie, łatwe treści, one są dominujące. I ludzi też rozleniwiają i jakby jeszcze jest taka rzecz, która się w mediach dzieje, że ludzie unikają newsów. Mamy teraz taki, czytałam teraz taki raport, że już chyba 36% ludzi na świecie w ogóle deklaruje, że świadomie omija newsy. Bo? Bo newsy są zazwyczaj złe, w związku z tym, bo to ten trend przyspieszył po pandemii i po wojnie, tak? Więc szczególnie w naszym obszarze geograficznym, pandemia, ogólnoświatowy nurt, więc oni mówią, no i wolę nie wiedzieć, nie mam na to wpływu, nic nie mogę z tym zrobić, czuję się bezsilny, poprawia mi to, pogarsza mi to nastrój. Jestem szczęśliwszą osobą, jak tego nie wiem. Tylko wiesz, to jest bardzo ciekawy wątek, bo są dwie możliwe wersje interpretacji, na dodatek one się chyba nie wykluczają. No bo pierwsza jest po prostu o eskapizmie, tak jak powiedziałeś, tego nieszczęścia jest tak dużo, że mówimy, no dobra, to może zamknę oczy, to tego nie będzie. Ale druga jest bardzo możliwe, że to jest niestety jakaś odroczona kara dla samych mediów, bo jak doskonale wiemy, nic się tak nie klika i nie działa, jak po prostu właśnie informacja, która jest szokująca albo zła, co powoduje eskalację, czyli róbmy coraz więcej złych i szokujących informacji, co na koniec powoduje tym, że ludzie mówią, wiecie co, to ja może jednak tego nie będę już klikał, bo mam dosyć. Tak. I ja się w tym absolutnie zgadzam i uważam, że media narozrabiały w tym sensie, tak? I widać, że narozrabiały na całym świecie, no bo po prostu wszyscy mówili, że prawda, czyli wracamy do zła wiadomość jest dobrą wiadomością, tak? Więc jakby, no i teraz jest wystawiony trochę za to rachunek, tak? Ludzie mówią dość. Wrócimy do fantastycznego pomysłu sprzed wielu lat, pamiętasz, na naszym rynku, nasi również znajomi mieli taki pomysł, nie wiem, czy Państwo wiecie, był taki pomysł na
gazetę wydawaną codziennie, która się miała się nazywać Dzień Dobry i miała mieć tylko dobre newsy. Dobry. To by była recepta na tę ucieczkę przed informacjami złymi? Ja myślę, że potrzebny jest miks. My mamy bardzo dużo badań, które robimy. Mamy też takie forum internautów, gdzie po prostu non-stop kilkaset osób czyta portale i my tak trochę obserwujemy. Oni nie wiedzą, że to jest na zlecenie. One tu czytają różne źródła wiadomości, więc podpatrujemy. Ja myślę, że żadna skrajność nie jest dobra, tak? Że jest potrzebny, że tak powiem, jakiś balans, tak? Że jeżeli jest coś złego, no to oni muszą zobaczyć, tak? Nawet w takiej formie, ja pamiętam takie badania i tak wszyscy, ileś tam grup fokusowych i na każdej grupie tam wyłapywali na stronie głównej taką wiewiórkę, która miała orzeszki. I mieli taką tęsknotę, że oprócz tych złych rzeczy, które się dzieją, no to ta wiewiórka, to ona, oni kochają i ten onet taki żółty i taki radosny i daje jednak nadzieję, no bo no to jest naturalne też, tak? No to nie dziwię się, że ludzie też uciekają. Tak. Znaczy, jeżeli no jest jakaś ilość złych informacji, którą jesteśmy w stanie... No jak się okazało, mamy jeszcze większą pojemność niż sądziliśmy, żeby to zmieścić, bo ostatnie lata nas w tej sprawie dosyć nieźle przetestowały. Chciałem cię na koniec spytać, ostatnie pytania były o branży i o społeczeństwie, ale myślę, że nam się to bardzo ładnie połączyło, branża i społeczeństwo, bo zaczęliśmy od rozmowy o zrównoważonym rozwoju. Mieliśmy tą historię o chińskiej marce, która produkując miliardy sztuk ubrań twierdzi, że jest zrównoważona. No ale ty masz też w swojej wizytówce połączone te dwa pojęcia, marketing i zrównoważony rozwój. No i tak na pierwszy rzut oka, albo nawet na drugi, jak to pogodzić, historię, no bo kiedyś marketing był po prostu o tym, hej, to zróbmy tak, żeby się sprzedawało bardziej i więcej, a ty masz marketing i zrównoważony rozwój. Jak to połączyć, jak ty to łączysz? Tak, wydawało mi się to trudne też na początku, a teraz uważam, że to jest jakieś świetne wyzwanie i że w ogóle każdy marketing powinien starać się być marketingiem zrównoważonym, więc w ogóle tak uważam, że na końcu to ja mam jeszcze takie, no właśnie te dwie nazwy, ale w idei my staramy się i cały mój zespół staramy się mieć marki, które no właśnie są markami, które mają ten słynny purpose, tak? Mają jakiś nie tylko cel finansowy, ale jakąś rolę społeczną, którą mogą odgrywać. Więc my to robimy już te eksperymenty i próby, co nam wychodzi, co nie, bo to nie jest łatwe, już od 3 lat. I myślę, że jesteśmy dosyć, że tak powiem, zaawansowani w tym i nam przynosi to świetne wyniki. Więc ja jestem... Robimy eksperymenty na sobie, ale widzimy, że udaje się, bo to jest taki prosty mechanizm, który łączy te dwie sprzeczności. Bo można by powiedzieć, że marketing był od generowania wzrostów, no ale cały zrównoważony świat mówi, nie możemy rosnąć, tak? Wzrost jest niedobry, no bo rzeczony Shine mówi, milion nie możemy rosnąć super. W nieskończoność. Nie możemy rosnąć w nieskończoność. Więc my pokazujemy, że istnieje takie coś jak dobry wzrost, czyli możesz rosnąć, ale że tak powiem przy okazji robić dużo rzeczy dobrych, tak? Albo że twój wzrost, im większy jesteś, tym, że tak powiem, jakieś dobre rzeczy się wydarzają. Więc jest to czyli na przykład mamy akcję, największą edukacyjną akcję o klimacie dla Polaków, którą robimy na Onecie i im więcej osób w nią wchodzi, klika, im więcej treści my generujemy, tym więcej reklamodawców jest nią również zainteresowanych, więc ja jestem w stanie pokazać w ramach mojej firmy, że ja jestem w stanie robić coś dobrego, czyli edukować, przedstawiać fakty, opowiadać o tym, szukać jakiejś, że tak powiem, sposobu na to, żeby wpływać na postawy bardziej proekologiczne, setek tysięcy, żeby nie powiedzieć milionów, bo tam mamy deklarację 3 milionów ludzi, którzy powiedzieli tak, czytałem, wiem i chcę, że tak powiem, podjąć wyzwanie, żeby moje nawyki się zmieniały. Więc można robić coś dobrego, no bo to o to nam chodziło, żeby ten wpływ tam był, a przy okazji można przez dobrze robione te rzeczy, że tak powiem, nakręcać też biznes. Profesorowie z Harvardu opowiadali o tak zwanym shared value i że właśnie no, na przecięciu tych dwóch rzeczy, że można robić duel i do good, zarabiać pieniądze i robić, że tak powiem, rzeczy społecznie dobre. I ja jestem bardzo taką mocną orędowniczką tego, tak? I to, że promujemy to wśród naszych biznesów, promujemy to w naszej grupie. Ja staram się również z naszymi klientami i innymi firmami zastanawiać się,
i jak można po prostu ten marketing zaprząc do czegoś innego i jak można powymyślać nowe modele, jak można wypromować nowy lifestyle, który nie wiem, no jest na kupowaniu używanych rzeczy, o naprawianiu rzeczy, o niekoniecznie posiadaniu, ale może w modelach jakichś współdzielenia albo wypożyczania, tak? Więc myślę, że to jest jakaś gigantyczna odpowiedzialność i gigantyczny wpływ, który działy marketingu z całymi budżetami, z tymi wszystkimi reklamami, które emitujemy, z tymi blokami, które się nie kończą, kogo tam pokazujemy, co ci ludzie robią, jaki jest właśnie ten lifestyle, no my to tworzymy, tak? My tworzymy te, że tak powiem, jakieś benchmarki, do których ludzie aspirują. Tak? Czyli co więc... mówisz, jesteście odpowiedzialni za budowanie tych bardziej pozytywnych wzorców konsumpcji? No ja myślę, że my jako branża tak. Znaczy, że to jest po prostu, no tylko my jesteśmy dzisiaj, znaczy moglibyśmy, że tak powiem, mieć ten pozytywny wpływ, no ale pytanie, gdzie dzisiaj jesteśmy? No bo ja jadąc tutaj, słucham reklamy, idzie Black Friday, jesteśmy w takim okresie, no i słucham reklamy, w której słyszę, że już piąty produkt w segmencie RTV AGD możesz mieć za 99% zniżki, tak? W związku z tym, no, pytanie, czy człowiek potrzebuje mieć 5 produktów RTV AGD i czy ten 99% dyskont, no to właśnie dla mnie to jest ta nadmierna. Jestem. I to od tego my jesteśmy dzisiaj w dalszym ciągu. Bardzo dużo osób jest ekspertami od tego, żeby wymyśleć kolejną promocję na Black Friday, a Cyber Monday i... Ale dlatego, że no, te cele nam też, że tak powiem, wyznaczają pewnie akcjonariusze spółki, w związku z tym no, marketing może pokazywać, że może można zarabiać te pieniądze inaczej, może można generować te zyski, może nie musimy sprzedać tyle, może nie taką promocją, może można, że tak powiem, jakąś te wzrosty generować, może mniej, a drożej. Znaczy, myślę, że to jest duże wyzwanie przed całym biznesem, jak w tym świecie, w którym ten wzrost nie jest możliwy w nieskończoność. Tak. Jak się odnaleźć, tak? Tak, żeby jednak ludzie mieli pracę, żeby... No bo to jest bardzo skomplikowane. To ja już wyszłam z takiego okresu, w którym mało wiedziałam i wszystko wydawało mi się proste. To dzisiaj już tak wiem, że to jest bardzo skomplikowane, ale wierzę, że jest możliwe. U nas jak się pojawił w CPC temat Brand Purpose, to oczywiście też się zastanawialiśmy, na ile to jest kolejny kwiatek do kożucha. Wydaje mi się, że to, co warto sobie zrozumieć, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale to jest również narzędzie, które cię różnicuje versus konkurencja. To znaczy, jeżeli my jesteśmy w stanie się opowiedzieć za wartościami, które są dla konsumenta po prostu ważne i on będzie miał do wyboru markę A i markę B i ta marka B będzie dotykała również spraw, które są właśnie na poziomie wartości istotne dla konsumenta, to się staje również mechanizmem wyboru i różnicowania i w tym sensie nie odwołujemy się do, wiesz, bądźmy szlachetniejsi, tylko w jakimś sensie jest to po prostu sposób na znowu na zbudowanie przewagi versus konkurencja. Tak, chociaż tutaj może kontrowersyjnie powiem, że mam nadzieję, że to przestanie być przewagą konkurencyjną. Znaczy ja czekam, że to będzie jazdą obowiązkową i że wylecą z rynku te firmy, które się tym nie zajmują, więc raczej, że to ja trzymam kciuki, żeby jak najszybciej, żebyśmy byli na tym etapie. Więc... Okay. Ja myślę, że to jest bardzo dobra puenta do naszej rozmowy i niech ona nie będzie tylko życzeniowa, tylko niech się rzeczywiście w tą stronę wszyscy razem przesuniemy zdanie, jeśli zdążymy, bo jest takie ryzyko, że możemy nie zdążyć, bo tak jak żeśmy powiedzieli, planeta się okazała jednak mieć określoną pojemność. Więc ale wiesz, co na kopie mówili? Nie. Na kopie w Egipcie jest bardzo jasno nazwane zadanie dla marketingowców. Powiedzieli, że dane to już mamy wszystkie i cyfr jest bardzo dużo wskazujących na tym, że katastrofa klimatyczna nadciąga. To, czego brakuje, to dobrze opowiedzianych historii, które i po prostu storytellerów, a to my jesteśmy od opowiadania dobrych historii, od narracji, które przekonają ludzi, że jeszcze warto, że można, że można tego smoka pokonać. Okay. W związku z tym... To muszę ci coś powiedzieć już naprawdę na koniec. I tak wytniemy, potkniemy potem na krótkie kawałki. Dobra. No więc jak mówimy o opowiadaniu historii, rzeczywiście zawodowo się tym zajmujemy. Jest pewien fundamentalny problem na starcie historii, o której ty powiedziałaś,
katastrofa klimatyczna. Co jest zawarte w tej nazwie? Otóż ona sugeruje, że to klimat będzie miał jakąś katastrofę, to klimat będzie miał problem. No więc uwaga, uwaga, drodzy Państwo, klimat będzie się miał świetnie, nawet jak planeta nas, sobie poradzi. Tak jest, nawet jak już nas tutaj nie będzie. Więc i to też jest zadanie dla dokładnie tak. To jest zadanie dla marketerów. Ktoś, tam nie było marketingowca, jak oni to nazywali, a już jeszcze katastrofa klimatyczna, a ocieplenie klimatu? No nie lubimy, żeby bardzo tak cieplej było, szczególnie teraz nie ma tak. Po prostu, zima nadciąga. No więc masz rację, tutaj na starcie jest coś do roboty dla nas. Tak. No to mamy robotę dla siebie. No, to musimy skończyć, żeby się z czymś zająć poważnym. Super, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Wam za uwagę. Tym dwóm osobom, które dotrwają do końca. No masz, pozdrawiamy Was. Dzięki.